Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Drodzy Państwo, dzisiaj przeżywamy czwarty Światowy Dzień Ubogich pod hasłem Wyciągnij rękę do ubogiego. W studio telewizyjnym imienia świętego Jana Pawła II w Kaliszu witamy księdza Łukasza Skorackiego, wikariusza parafii pod wezwaniem Świętego Ducha w Ostrowie Wielkopolskim. Szczęść Boże, witam. Księdzu Łukaszowi towarzyszy także małżeństwo pani Agnieszka i pan Łukasz Grzesiak. Szczęść Boże, cieszymy się, że odpowiedzieliście na nasze zaproszenie, że przybyliście do naszego studia, tutaj do Kalisza. I dzisiaj chcemy właśnie porozmawiać sobie o pomocy, którą możemy ofiarować ludziom ubogim. Ja od samego rana sobie dzisiaj myślę o tym, że przecież Kościół od samego początku niósł pomoc ludziom ubogim. Często mówimy, że ludzie ubodzy są skarbem Kościoła, a ten Światowy Dzień Ubogich przeżywamy dopiero od roku 2017, czyli w tym roku tak naprawdę po raz czwarty z inicjatywy Ojca Świętego Franciszka. I teraz takie pytanie, które mi się nasuwa. Skoro właśnie ta pomoc ze strony Kościoła była od zawsze, czy dzisiaj zabrakło takiej naszej ludzkiej wrażliwości wobec ludzi ubogich, pokrzywdzonych? Jak ksiądz myśli? Ja myślę, że ta pomoc była, myślę, zawsze, tylko dzisiaj ludzie stają się właśnie, tak jak ksiądz tu powiedział, mniej wrażliwi. To znaczy, ten świat, tak mi się wydaje, nie, że tak bardzo pędzi ten świat, że mamy tyle zajęć, dzisiaj nikt nie ma czasu dla nikogo, że chyba trzeba nas tak na nowo uwrażliwiać na tych ludzi, którzy są ubodzy, potrzebujący, no tacy, którzy gdzieś powinni oczekiwać od nas jako od ludzi wierzących, ale nawet nie tylko, bo nie chciałbym, nie wiem, czy tak można mówić, ale nie chciałbym tej pomocy ograniczać do chrześcijan czy do wierzących, że my jako ludzie dzisiaj potrzebujemy takiego, jakiegoś takiego mocnego zatrzymania i myślę, że papież Franciszek poprzez to, że ten dzień ustanowił, właśnie to chcę powiedzieć, nie? Żebyśmy się zatrzymali. Czyli chyba chodzi właśnie o to uwrażliwienie, żeby ta znieczulica, która jest w nas, no bo dzisiaj wychodzimy do dużego miasta, mamy wokół siebie ludzi ubogich, bezdomnych, spotykamy ich przy markecie, ludzie, którzy wyciągają rękę i w pewnym momencie może już to na nas nie robić żadnego wrażenia, prawda? Wy posługujecie bardzo konkretnie wobec osób ubogich. Chciałbym teraz zapytać, jak zrodził się ten pomysł, bo ksiądz Łukasz właśnie, no sądzę, że to gdzieś zrodziło się na modlitwie, no ale właśnie to wyjście do tych, którzy są najbardziej potrzebujący. Wychodzi ksiądz do pustostanów, nie sam, ale właśnie w towarzystwie państwa. Jak to się zrodziło? Może Agnieszka. W sumie zrodziło się przy kawie, czy też herbacie, będąc u nas w domu, zaproponował nam, czy zechcielibyśmy chodzić do osób bezdomnych. Na początku ja poczułam naprawdę wielką radość w sercu, bo gdzieś to pragnienie zawsze we mnie było, ale daliśmy sobie tak jak zawsze każdą decyzję z mężem na przemyślenie, na przemodlenie tego wszystkiego i później się zgodziliśmy. A takie te nasze pierwsze wyjścia to było takie po parkach chodzenie. Początki raczej były takie szukanie po prostu ciemno osób. Troszeczkę uderzanie i dopiero tutaj jedna czy dwie wizyty, które tutaj dzięki księdzu mieliśmy tutaj styczność z kaliskim Caritasem, z osobami, które potrafi nas ukierunkować. Okazało się, już później też z Agnieszką rozmawialiśmy na ten temat i z księdzem Łukaszem, że to, co nam się wydawało, że chcemy robić, robilibyśmy dokładnie odwrotnie. Czyli ta pomoc no, nie byłaby taka skuteczna i na tyle zaufania nie potrafilibyśmy zdobyć, bo tak w dużej mierze to się opiera na zaufaniu obustronnym z tymi osobami. One wiedzą po prostu, że jak mamy mniej więcej stałe pory, gdzie możemy do nich dotrzeć, no to wiedzą, że jeżeli na przykład 2 czy 3 tygodnie byśmy się nie pojawili, co jeszcze się do tej pory nie zdarzyło, to coś się stało i to jest też taki sygnał dla nich, bo wiadomo, że osoba gdzieś tam w pustostanie czy bezdomna nie ma z nami jakiegoś tam kontaktu bezpośredniego na zasadzie cześć, co u ciebie, tylko raczej no my wychodzimy z inicjatywą, raczej my tutaj ukierunkowujemy tę formę tych spotkań. Natomiast... Tak, a wcześniej było tak, że ja miałem gdzieś takie pragnienie w sercu już od dawna naprawdę, może nie tyle, żeby wychodzić z Kościoła, bo powiedzmy ta wspólnota w Kościele, no to jest bardzo ważna, jak najważniejsza, ale gdzieś może trochę zainspirowany słowami papieża Franciszka, może na pewno trochę tak, bo to gdzieś papież bardzo uważliwia na to, żeby wychodzić z tego komfortu takiego naszego codziennego. Gdzieś poczułem takie pragnienie, widząc wokół siebie, że
jako wspólnota kościelna, nie wiem, czy to zabrzmi dobrze, że jest takie niebezpieczeństwo takiego zamknięcia, nie? Że się zamykamy w tym swoim takim sosie, że nam jest dobrze tutaj i tak naprawdę, że jeżeli my będziemy zbawieni, to i my jakoś przeżyjemy, to będzie dobrze. I ja poczułem kiedyś, że to nie chodzi tylko o nas tak naprawdę, tylko chodzi, że my jesteśmy wszyscy Kościołem. Chodzi o tych ludzi, których może nigdy w Kościele nie będzie, a którzy obok nas gdzieś dosłownie mijamy ich i umierają. I gdzieś zawsze miałem taką wielką miłość do świętego Franciszka. Wiemy. I tak sobie pomyślałem, tak jak ksiądz powiedział, na modlitwie gdzieś, nie? Przecież taka przyszło takie pragnienie, czy by po prostu nie wyjść z domu i do tych ludzi, bo oni nie przyjdą nigdy. To znaczy, może być to bardzo trudne, żeby oni przyszli jako pierwsi, nie? Czy do nawet nie chodzi mi, że do kościoła, tylko żeby poprosić o pomoc, więc stwierdziłem, no to trzeba wyjść do nich. No i takich ludzi spotkałem wspaniałych, gdzie pomyślałem, że może by chcieli. No i tak się zaczęło to wszystko. Ja pamiętam, że ktoś kiedyś z księży mi powiedział, że tak naprawdę ten człowiek, który jest najbardziej potrzebujący i najbardziej potrzebuje jakiejkolwiek pomocy, on nigdy nie wyjdzie z tego ukrycia, bo no właśnie on, nie wiem, no ma swoją też jakąś godność, wstydzi się tego, to my musimy tego człowieka znaleźć, prawda? Z drugiej strony może gdzieś w naszej głowie pojawić się takie myślenie, że jeżeli ja nie pomogę, znajdę dla siebie usprawiedliwienie, że dzisiaj nie mam czasu, muszę zrobić to, tamto, że ktoś inny tak naprawdę przyjdzie z tą pomocą, no ale tak nie jest do końca, prawda? No myślę, że to jest... No... Czy powiem tak, że jeżeli jest w kimś pragnienie, żeby pomóc, to lepiej wykorzystać to pragnienie, czy to natchnienie, dlatego że może się okazać, że to my jesteśmy właśnie tymi, którzy mogą pomóc tym ludziom, nie? Jeżeli my ich ominiemy, to tak jak kiedyś było takie zdarzenie, nie wiem czy pamiętacie, jak chodziliśmy jeszcze po parkach na początku, taki pan leżał na ławce. Taka była brzydka pogoda, my tam mieliśmy tą kawę ze sobą, kanapki, coś tam jeszcze. No i tak stwierdziłem, to się zatrzymamy i zobaczymy, czy on w ogóle żyje. Obudziliśmy go, on tak szybko wstał, chyba nawet wtedy nie był pijany, nie, ale mówił, że słuchajcie, wy jesteście jedynymi ludźmi, którzy się w ogóle zatrzymali i chcieli sprawdzić, czy ja żyję, nie? No dla nas, przynajmniej dla mnie, to było wtedy takie potwierdzenie, że trzeba wykorzystywać każdy moment, bo może faktycznie Pan Bóg nas stawia w danym momencie koło danego człowieka, żebyśmy mu to życie uratowali. Nawet nie w ten sposób, że damy mu coś do jedzenia, tylko na przykład w ten sposób, że tak jak też ksiądz tu wspomniał o tej godności, że trochę mu tej godności przywrócimy. Nie? I tak jak powiedzieliśmy, no, nie potrzeba wielkich rzeczy, po prostu być z tym człowiekiem. Myślę, że te początki no, były też trudne, bo spróbuję się wczuć w taką sytuację, jak to wygląda, bo może być tak, że ta osoba potrzebuje pomocy, no ale wokół niej tworzy się taki mur na początku. Czy doświadczyliście coś takiego, że wyjdziecie z takimi szlachetnymi, dobrymi intencjami, chcecie pomagać, a ktoś mówi, że ja nie chcę tej pomocy, chociaż wy czujecie, że wewnętrznie on tego potrzebuje, tylko że dzisiaj mówi, że tego nie chce. To jest też jakaś walka tak naprawdę, prawda? Tak było w każdym przypadku. Do każdej osoby, do której wchodziliśmy, pytaliśmy, czy jesteś potrzebna. Każda z tych osób odpowiadała nam, że nie. Mi się wydawało, że oni są strasznie właśnie zablokowani na tą pomoc, na naszą chęć pomocy, tylko że to jest kwestia zaufania, wzajemnego zaufania. Tak samo jak oni nam musieli zaufać, tak samo my im, bo w różne środowiska wchodziliśmy. Więc teraz z biegiem czasu widzimy, że to, że w danym momencie dany człowiek powie, że nie potrzebuje tej pomocy, to wcale nie oznacza, że ta pomoc nie jest potrzebna. Ale to mówię, to wszystko z biegiem czasu wychodzi w momencie, gdy to zaufanie jest obustronne i widzimy, że ta pomoc naprawdę jest konieczna. I tak jak tutaj ksiądz dyrektor wspomniał, że te osoby, które są pod marketami, proszą o tą pomoc, tak myślę, że wśród tych osób, do których my chodzimy, to żadna z nich nie stoi właśnie pod tym marketem. Co też mnie tak mocno uderza, żadna z tych osób nas przez ten czas, przeszło roku, jak chodzimy, nigdy nie poprosiła o pieniądze. Co jest dla nich najważniejsze, to może nie to, że przynosimy im jedzenie, rzeczy, czy co w danym momencie jest potrzebne, tylko sam fakt, że jesteśmy z nimi i chcemy ten czas, swój czas prywatny, bo to wiadomo, że kosztem czegoś jest to każde nasze wyjście, że chcemy z nimi spędzić. I to jest chyba takie dla nich najważniejsze, że osoby całkowicie z zewnątrz
może takiego z innego świata, który oni gdzieś tam w pewnym momencie utracili, jednak chcą być z nimi. To, co Pani powiedziała, właśnie to bycie z nimi, towarzyszenie. Papież Franciszek, kiedy mianował Konrada Krajewskiego kardynałem i uczynił go swoim jałmużnikiem papieskim, powiedział, że sprzedaj biurko, bo to biurko nie będzie Ci potrzebne. Ty masz wyjść na ulicę, aby z tymi ludźmi po prostu być. Ty masz być przedłużeniem moich rąk. I myślę, że w tej Waszej pracy, którą podejmujecie, ta działalność papieża przez posługę księdza kardynała Krajewskiego, jałmużnika papieskiego, może być dla Was bardzo inspirująca. Chociażby, że wokół Watykanu powstała noclegownia, są prysznice. Ktoś powie, Watykan jest tak piękny, że to będzie szpecić, że tam będą chodziły osoby brudne, nieogolone, no ale właśnie Kościół, który wychodzi, Kościół, który szuka, otwarty. Prawda? Tak, Kościół, który jest otwarty, prawda? Myślę, że podzielacie moje zdanie. Tak. Jak najbardziej. Tutaj właśnie to jest, to ksiądz Łukasz wspominał, że to wyjście właśnie ze strefy komfortu, ale wyjście też na zewnątrz, danie z siebie czegoś więcej, bo chodzi o to, że najczęściej może się pomoc kojarzyć z finansami. Tak. Dam 100 zł, dam 50 zł, jestem usprawiedliwiony, a to tak nie do końca o to chodzi, bo widać, mieliśmy też parę takich przypadków, gdzie jedna osoba poleca drugiej, w tym sensie, że jest taka wspólna pomoc, było kilka takich przykładów, gdzie na przykład na Wielkanoc, wiadomo, jest to taki czas specyficzny, święta najważniejsze w roku dla chrześcijan, każdy przygotował coś naprawdę takiego ekstra, takiego fajnego i nam się też to tak bardzo taką jednosensowną całość złożyło, że to nie była paczka na zasadzie, no nie wiem, paczka na odczepnego, paczka taka, no żeby po prostu była, tylko każdy włożył serce i to było widać, jak pojedynczy ludzie gdzieś potrafią na jakąś tam prośbę z naszej strony, nasi przyjaciele tutaj też jaką odezwę potrafią tutaj skierować do tych ludzi. No i na co dzień też jest taka sytuacja, jest wiele rzeczy zbędnych, które dla nas wydają się, że są takie oczywiste, no nie wiem, kawa, herbata, mieliśmy też okazję niedawno oglądać właśnie filmik, gdzie był taki obieży świat też osoba właśnie bezdomna i to co uderzało po całym wywiadzie, pan zaprosił go na posiłek, a on mówi, jeśli mógłbym prosić, to poproszę jeszcze filiżankę kawy. Czyli taka prosta rzecz, niby oczywista, a tak do końca no, w tym życiu nic oczywiste nie jest. Tak, jeszcze tutaj powrócę do kardynała Krajewskiego. On kiedy we wrześniu przyjechał tutaj do Polski na pogrzeb kardynała Jaworskiego, no chciał spotkać się z bezdomnymi, przyszedł do noclegowni, która jest prowadzona przez Albertynów, no i powiedział, że tą noc spędzi z bezdomnymi. No i ci bezdomni mówią, że z nami jeszcze nigdy nie spał kardynał, a kardynał mówi, ja nigdy nie spałem z bezdomnymi. I oczywiście ci, którzy prowadzili ten dom, Albertyni, mówili, że no to jest niemożliwe, nie w porządku, że jak to będzie wyglądało, a kardynał Krajewski mówi przecież, a co robił święty brat Albert Chmielowski? On robił to samo. Był z tymi ludźmi. No właśnie to towarzyszenie, nie tylko taka pomoc jednorazowa, tylko bycie, tworzenie pewnych relacji. Wy myślę, że poznajecie te osoby i też widzicie, jak te osoby się zmieniają, prawda? No przez ten rok myślę, że były różne momenty, tak? Dlatego, że no, to nie jest też tak, to nam na początku tutaj oznajmiono w Kaliszu tak bardzo dosadnie i pamiętamy o tym, że my nie jesteśmy zbawicielami tych ludzi. Jest jeden Zbawiciel, Jezus. To, co my możemy robić, to dawać swój czas. To jest chyba najważniejsze. No bo nie ma też co się oszukiwać, tak? Że są osoby, które się nie zmieniły. Jak widzieliśmy je czasem pijane, to czasem wchodzimy, jesteśmy po prostu załamani, bo, no bo jak wchodzimy do jednego pustostanu i widzimy taką parę, która leży, no nie da się nic rozmawiać, no to jest nam tak jakby przykro po ludzku, nie? Że chodzimy tyle czasu i nic to nie zmienia. Ale no pytanie, czy to nic nie zmienia, tak? Dlatego, że ta nasza obecność, to, że no ja nie chcę tutaj mówić o takich wielkich rzeczach, ale czasem jak mnie ktoś pyta, czy to jest sens, powiedzmy, pomóc komuś, kto leży pijany i czy my jeszcze mu dajemy jedzenie, czy to nie jest tylko podtrzymywanie go w tej biedzie jego, to ja wtedy odpowiadam, że nie, dlatego że on może być tak pijany i tak, powiedzmy sobie, dzisiaj nie radzić, że nie będzie miał sił, nie wiem, żeby zjeść coś, albo tak jak ostatnio ten pan jeden, który był chory, naprawdę, nie? Do tego alkohol, ale był tak chory, że po prostu miał mnóstwo strupów na całym ciele i my moglibyśmy powiedzieć, dobrze, to jak wytrzeźwiejesz, jak się coś zmieni, to przyjdziemy do ciebie. Ale no, może zewnętrznie tak, przynajmniej jeżeli chodzi o te osoby, one się nie zmieniły,
ale ja myślę, że to jakby to nie jest cel też, tak? Od razu. Celem jest tego naszego tam chodzenia, ale też zaraz jeszcze dodam o osobach, które się faktycznie coś zmieniły trochę, bo to też się zdarza. Celem takiego chodzenia jest właśnie, ja uważam tak, godność, to co było powiedziane przede wszystkim i takie ratowanie życia po prostu, takimi rzeczami najdrobniejszymi, no nie? Ale jeszcze też przerwę w tym momencie, księdzu, zanim przejdziemy do tego pozytywnego aspektu. Powiedzieliśmy, że nie wszystkie osoby się zmieniają, ale tak naprawdę wydaje mi się, że chyba wy się zmieniacie jako ci, którzy pomagacie, prawda? Ta wrażliwość, która staje się bardziej otwartość taka. Myślę, że właśnie no, my też czego potrzebujemy, też wy wiele korzystacie, prawda? Z tej chęci niesienia pomocy. No myślę, że tak, nie? Bardzo. Zwłaszcza jeżeli są to jakieś relacje małżeńskie w naszym przypadku, to jest o tyle fajne i ciekawe, że ta samo przygotowanie tego spotkania powoduje budowanie takiej dodatkowej więzi, bo no, trzeba stanąć na 100%, dać siebie, stanąć na wysokości zadania i tam nie ma czegoś takiego, że możemy to przełożyć na przykład na jutro, bo znając tutaj rozkład dnia księdza Łukasza, to jest niemożliwe, że na przykład wybrać się w niedzielę, tylko musi to być sobota, musi to być jakiś dzień w tygodniu, gdzieś tak jak mówiliśmy wcześniej, że no nie ma możliwości przesuwania pewnych rzeczy i tutaj samo przygotowanie, sam harmonogram jakby prac gdzieś tam plus oczywiście osoby dodatkowe, które też pewne rzeczy już przygotowują, to zrobiło się takie bardziej zharmonizowane, ale mimo wszystko musi być tak bardzo skonsolidowane, skondensowane, musi być. Czyli na pewno nie traktujemy tego jako obowiązek, tak, tylko już to jest częścią życia tak, całej naszej rodziny, bo mamy jednego syna, który też pomaga nam przygotowywać się do wyjścia, czy tam do wyjazdu do tych osób. I tak samo jak każdorazowo wracamy, to zawsze się pyta, bo my tak pieszczotliwie ich nazywamy nasi biedaczkowie, jak tam u biedaczków. Zawsze się pyta o każdego z nich, więc to widać, że to już jest część naszego życia. A czego nas uczy? Na pewno dużo więcej pokory do tego, co można stracić, jak nisko można upaść. Kiedyś właśnie ksiądz Łukasz nam powiedział w takiej luźnej rozmowie, że prędzej my jesteśmy w stanie się stać takimi właśnie osobami bezdomnymi, niż oni tak szybko będą w stanie się podnieść z tej bezdomności i być na naszym poziomie. I to faktycznie tak człowieka ruszy, że nie wiadomo, jak to nasze życie się ułoży, więc na pewno dużo pokory nam to dało. Pokora się przydaje. Ale zmienia takie patrzenie na ludzi, bo przynajmniej ja tak to przeżywam, że jakby wchodząc do tych ludzi bezdomnych, staramy się ich nie oceniać, tak? Na początku to było takie no, trochę niebezpieczne i widzę, że ja sam przynajmniej temu ulegałem, że tak miałem pomysł na ich życie, że przecież oni mają dzieci, rodziny mają naprawdę i to pracujące, a mieszkają w takim miejscu, ale po takich rozmowach, po tych miesiącach tam chodzenia, to widzę, że to czasem jest po prostu wybór ich, niestety, w pewnym momencie się staje wyborem. Ale też nie mam prawa oceniać kogoś przez to, jak wygląda, czy jest nieogolony, czy jakkolwiek inaczej, no nie? I to mi pomaga, przynajmniej osobiście, patrząc na ludzi, nie oceniać ich poprzez nawet, nie wiem, czyjeś poglądy, czy czyjś wygląd, tak? Ja myślę, że to taką wrażliwość też trochę, no nie chcę też mówić, że no, nie wiem, no jesteśmy jacyś niesamowici, ale nie, to chodzi mi o to, że taką, no jakąś tam wrażliwość, na pewno to chodzenie tam wyrabia w nas. No bo czasami jest tak, że nie będąc tak bardzo w środku tego, wydaje się to wszystko takie proste i oczywiste, nie? Wybiorę się, pomogę. No, że ktoś jest taki biedny, bo tak na to zasłużył, bo jest alkoholikiem, bo ma życie takie, a to wcale nie jest takie proste. To nie jest takie nie. Oczywiste. To życie czasem jest, jak poznajemy te historie tych ludzi, to naprawdę są takie historie, że każdy mógłby inną książkę napisać. Może teraz jakby ksiądz powiedział o tych pozytywnych historiach, że właśnie, że to wasze wychodzenie przyniosło konkretny owoc w przypadku tej czy innej osoby. Znaczy ja może powiem o tych dwóch osobach, chociaż w sumie by trzeba było o każdym trochę powiedzieć, przynajmniej no może najpierw o tej pani, która mieszka przy ścianie cały czas. To jest najtrudniejsze dla nas, dlatego że jest tam taka pani u nas, w naszym mieście, która mieszka pod ścianą, przy ścianie. Ma taki tutaj Agnieszka z Łukaszem, pamiętam, kiedyś poszli, zrobili im taki namiot, trochę tej pani, takie zadaszenie, ale ona mieszkała, jak tam za pierwszy raz zaszliśmy, ona mieszkała pod takimi dachówkami. Przy ścianie dachówki były położone i tylko leżała tam. Może ona się nie zmieniła w takim sensie, że coś tam psychicznie w niej, bo jest chora trochę psychicznie, ale
to, co nam się na przykład udało zrobić, to, z czego się bardzo cieszę, to przynajmniej na 3 miesiące wylądowała, to jest długa historia, nie będziemy opowiadać tego, wylądowała na ulicy Leduchowskiego w Ostrowie, tam u kobiet, gdzie ona nie chce być strasznie, ale to z różnych powodów, tam, które sobie pewno wymyśliła w większości, ale takie było zrządzenie Boże, uważam, natchnienie Agnieszki też, nie? I jakoś taka współpraca, że udało ją się na przykład na te 3 miesiące tam umieścić, gdzie tak naprawdę to był dla niej bardzo dobry czas. Bo mogła, no, jak ktoś mieszka na dworze przez ileś tam lat i nagle... To zimowe mieszkanie, tak, nie? Zimowe. Trzeba warto to jest dodać. To. Drugie, znaczy, więc to jest jakby takie działanie zewnętrzne, które ona, może ta pani tego tak nie odczytuje, że to była dla niej jakaś przemiana, ale my widzimy, że to była dla niej pomoc. Druga osoba, no to myślę o tych osobach z ogródków. To jest takie już najbardziej konkretne, dlatego że spotkaliśmy, no kiedyś jedna pani z Caritas dała mi numer telefonu przed świętami, bo organizowaliśmy taką wigilię dla bezdomnych. I nie tylko, dla ubogich, dla też parafian. No i żeby tam się z nimi skontaktował. Ona nie chciała wtedy przyjść, ale mnie kiedyś tam zaprosiła, żebym przyjechał do niej i tam do jej, te mężczyzny, z którym mieszka. I się okazało, że mieszkają na ogródku, w takiej małej altance, gdzie no, ja, akurat ja byłem zdziwiony, że mnie w ogóle tam wpuścili, tam z psem oczywiście. No woda, tam nie ma wody i tak dalej. I po jakimś czasie, ja już tam z nią rozmawiałem, wiele razy i ona powiedziała, że złożyła już wniosek do urzędu, żeby mieć mieszkanie komunalne, ale dopiero 3 lata czeka, więc jeszcze nie jest tak źle. No i wtedy to też naprawdę jakoś też taka, ja wiem, że to może też zabrzmi trochę dziwnie tutaj w telewizji, ale no okazało się, że każdy ma jakieś znajomości, tak? I tutaj Agnieszka jakieś znajomości i tutaj wystarczyło tak naprawdę dobrej woli z naszej strony trochę. No to nawet nie do końca chodziło o jakieś załatwienie, coś tylko tak, o zainteresowanie, tylko żeby pokazać, pokazać priorytety, właśnie. Kto pierwszy to mieszkanie powinien dostać. Tak, ktoś, żeby pokazać tych, którzy są jakby decydują, żeby po prostu żeby przyszli po prostu i zobaczyli, że ta pani mówi, no a nie coś na przykład mówi tak, no bo dzisiaj tak było, ta noc była ciężka, bo szczury sobie zrobiły u nich gniazdo w altance, nie? I ciężko im się żyje. No i okazało się, że właśnie osoby, które tam się tym zajmują, poszły tam zobaczyć, stwierdziły, że faktycznie jest strasznie. No i ta pani już dzisiaj mieszka w mieszkaniu normalnym, gdzie jest tam pokój, kuchnia. Naprawdę jest super, no nie? Tak. Więc to jest taka pomoc. Myślę, no to widać, że to coś dało to pójście tak do tych ludzi. No i myślę o Sławku też, no. Tak. To możecie powiedzieć, bo tutaj znamy bardzo dobrze Sławka. To ostatni przykład jeszcze, jak ksiądz pozwoli. Jasne. O tym, o Sławku. Znaczy tutaj to jest też fajna historia, bo nigdy nie było tak, że my wchodziliśmy i tak jak ksiądz zauważył, będziemy was zbawiać, wchodzimy z Ewangelią i tak dalej. Nie, wręcz przeciwnie. Na początku to było w tym sensie przeciwnie, żeby nie skracać dystans. Nie narzucaliśmy się. Nie narzucaliśmy się z naszymi tutaj poglądami, a w tej chwili była taka sytuacja, gdzie już ksiądz Łukasz się zwracają, do nas też staramy się po imieniu. Natomiast chodzi o to, że na przykład mówi, nie byłem w kościele tyle i tyle lat, ale znamy się na przykład pół roku, bo taka sytuacja była. Poszedłem do małego kościółka, pomodliłem się, przemyślałem sobie pewne rzeczy i prosiłem, żebyście na przykład książeczkę do nabożeństwa zorganizowali, jeżeli to jest możliwe, bo nigdy nie jest na takiej zasadzie, że to ma być, że to musi być i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, to był taki fajny przykład, gdzie rzeczy świeckie, powiedzmy, mieszają się z rzeczami tutaj kościelnymi i w jakiś sposób ukierunkowują tych ludzi na Boga po prostu. Ale też ten Sławek, on na początku, jak my tam zaczęliśmy chodzić, to on nawet nas nie chciał wpuścić do siebie. Bo to jednak jest taka przestrzeń ich, taka, pomimo tego, że mieszkają w pustostanach, ale taka intymność, to jest bardzo prywatna. Tak. I on się wstydził, no nie wiem, nie, może nie wstydził się, po prostu nie chciał nas wpuścić, tylko przy drzwiach, nic nie potrzebował nigdy. Ale jak my tak zaczęliśmy sukcesywnie, chodzić, tu nawet zaczęło się regularnie, od kawy, no to nas spuścił jakiś do środka, później zaczęliśmy pić razem kawę i on zaczął się otwierać. Nawet dla mnie na przykład taką widoczną przemianą jest to, taka prosta rzecz, że jak idą święta, urodziny syna, no to zawsze prosi Łukasza, żeby zadzwonił, czy napisał SMS-a do syna, że on żyje i że tam składał mu życzenia. Więc taka jakby też zaufanie, tak, że są ludzie, bo właśnie to jest takie dla nas przedziwne, chociaż może tak nie powinno w ogóle być. Ale ci ludzie są zdziwieni, że są ludzie, którzy po prostu przychodzą.
Ostatnio jeden pan nam powiedział, taki pan Tomek. Możemy go pozdrowić, ale on tak na pewno tego nie będzie oglądał, no bo nie ma prądu u siebie, ale powiedział tak, że mówi, ciągle się z nim o coś zakładam i zawsze przegrywa ten pan. I on mówi, że to wy tutaj, ile wam płacą, mówi, za to, że tu przychodzicie? A my mówimy, my sami, to prywatnie. Mówi, nie. Mówi, to na pewno jest się z jakiejś organizacji. Mówi, to jest organizacja, to jest niemożliwe. I taka prosta rzecz, że dla ludzi to się wydaje niemożliwe, nie? Żeby ktoś swój czas, czy tam jedzenie, jak oni widzą, ile czasem jest, no może za dużo, ale jest, wokół jest mnóstwo dobrych ludzi. Naprawdę. Tak. Są takie sytuacje i historie, że my jesteśmy takimi, którzy chodzą tam, ale wokół tak naprawdę jest bardzo dużo ludzi, że dzisiaj, gdzie na początku musieliśmy coś jakby dawać takiego finansowego z siebie, żeby trochę organizować pewne rzeczy, no to dzisiaj tak na dobrą sprawę to nie musimy tylko już tego robić. Nie, my tylko zanosimy. Jest tyle ludzi dobrych wokół. Tak, teraz to, co mówiliście, teraz podsumowując trochę, widać, że to ubóstwo ma wiele twarzy. Co jest też takiego pięknego, słuchając waszych wypowiedzi, właśnie te osoby, o których mówiliście, że to nie były jakieś numery, tylko to właśnie były osoby, które znacie. Imiona się pojawiły, tak. To był właśnie taki człowiek, taki. To jest też pięknego, ta jakby pajęczyna dobra, która się robi. Może nie każdy by znalazł w sobie tyle odwagi, żeby pójść do tego pustostanu i tam rozmawiać z tymi ludźmi, być z nimi. Ale właśnie, nie wiem, przygotuj jakiś posiłek, przygotuj jakieś ubrania. To się dzieje. I teraz jeszcze chciałbym nawiązać do jednej kwestii. To już zostało troszeczkę wspomniane, że no właśnie, jak przychodzicie do tych ludzi, to nie mówicie, że teraz będziecie mówić tutaj im Ewangelię, głosić i w ogóle. Rok temu na naszej antenie nagrywał ksiądz cykl audycji Głosić Ewangelię ubogim. Ja dotarłem do cytatu kardynała Krajewskiego, który powiedział, że najważniejsze są nasze czyny. I dalej kardynał mówił tak. Myślę, że my musimy właśnie tak działać. Nie mówić bezdomnym o Bogu, ale tak żyć, tak się nimi opiekować, żeby oni nas sami zaczęli pytać o Pana Boga. Mhm. I to jest chyba właśnie dobry kierunek, tak, prawda? Tak, to co właśnie Łukasz powiedziałeś, że tak. No, ja nie wiem, czy też to powinienem mówić, ale ja chodzę do bezdomnych bez koloratki. O to chciałem zapytać. Ale to mogłoby na początku kogoś blokować. Rozmawiałem z niektórymi tam z Kalisza osobami i powiedziały, że Boże, powinien chodzić w koloratce. Ale ja stwierdziłem, chodzę bez koloratki, dlatego, że albo nie chciałem bluza robić... z napisem ksiądz. No, może tak. Teraz taką koszulkę dostałem. No dobrze, to nieistotne. Może w niej będę chodził kiedyś. Ale chodziłem bez koloratki, bo nie chciałem stwarzać takiej... Dystansu jakiegoś. O, ksiądz, pewnie jakaś organizacja, pewno będzie mi tu mówił o czymś. My naprawdę na początku nie mówiliśmy w ogóle o Bogu. W ogóle. Uh-huh. Tylko po prostu, że jest... Jak pytali nas, skąd jesteście, mówiliśmy z Ostrowa. Jesteśmy stąd, przyszliśmy, żeby posiedzieć. Nie, żebyśmy się wstydzili, ale później rozumiem. Właśnie to jest to, co tutaj ksiądz powiedział, że później na przykład ten Sławek, czy nawet ten Waldek do góry, no to no jak jest pijany, no to ja nigdy nikogo nie spowiadam, jak ktoś jest pijany, ale kiedyś tam prosił, żeby chciał porozmawiać, bo wiedział, że jestem księdzem, on za każdym razem, jak idziemy, to mówi mi, Łukasz, ale czy mogę tak do ciebie mówić? No możesz tak mnie mówić. I właśnie to, że jakby to wychodzi samo, że w pewnym momencie się okazało, że jestem księdzem i że oni są w ogóle zdziwieni, że to, że ksiądz tutaj w takim miejscu, że to w ogóle jest dziwne, ale właśnie, że sami chcą rozmawiać, pytają. Niektórzy się tak przyznają, nie? No bez spowiedzi, tylko po prostu mówią, że ja to nie mogę, bo mam taki problem, bo tam mieszkałem z kimś, czy tam jestem po rozwodzie, ale no czasem po prostu ten Jezus, on jakby w tym miejscu jest, ja tak sobie myślę, bo ja tak też uważam, że dla nas osobiście to jest szukanie Jezusa też, no bo idziemy tam i ja, przynajmniej dla mnie takie bardzo, Agnieszka jest bardzo wrażliwa, zresztą widać, ale na przykład dla mnie bardzo poruszające są te momenty, kiedy możemy tak bezpośrednio pochylać się nad tymi ludźmi. Ostatnio Agnieszka, pomimo tego, że nie jest pielęgniarką, powiem to, bo na pewno by tego nie powiedziała, właśnie u tego pana Waldka, no to co prawie codziennie na początku, później troszeczkę, no bo to tak tego wymagała sytuacja, rzadziej, jeździła, żeby zmieniać opatrunki na tych ranach, no nie? Tam ktoś się znalazł, tabletki, lekarz przepisał i tak dalej. I dzisiaj ten pan jest zdrowy, zachodzimy, nie ma żadnego śladu, ale no, czy tam będą jakieś taką sytuację dla mnie bardzo osobiście poruszającą, gdzie jeden pan nie mógł sobie nałożyć skarpetkę na nogi, bo miał takie, no mieszka na dworze,
nogi ma takie no, strasznie powykrzywiane i za każdym razem jest bez butów. Właśnie to jest przedziwne, nie? Dajemy mu buty, on za każdym razem jest w jednym bucie. No i kiedyś nie miał tych skarpetek. No i ja tak mówię, to ja panu pomogę. On mówi, nie, nie, ja sobie nałożę. A widziałem, że nie dał rady, ja panu nałożę. I dla mnie to było takie tak mocne doświadczenie, bo poczułem się jak w ten czwartek wielki, jak ten Jezus, który tam po prostu jest przy tym człowieku. I ja nie tyle ja się poczułem jak ten Jezus, co pomyślałem sobie, tu jest Jezus. I naprawdę tego Jezusa ja myślę, że bardzo mocno odczuwamy, jak chodzimy do tych ludzi bezdomnych. Tak, i to podkreśla też papież Franciszek w orędziu, żeby w tych ludziach zauważyć i spotkać samego Jezusa. Ja chciałbym, żebyśmy z tego naszego spotkania tutaj też może wynieść jakąś taką zachętę dla innych, bo może oglądają nas i słuchają osoby, które pomagały okazjonalnie ludziom ubogim, bezdomnym, których gdzieś spotykali na drodze swojego życia. I często możemy się spotkać z takim zarzutem, że ktoś mówi tak, ja pomogłem, dałem pieniądze, czy tam kupiłem jedzenie i ktoś to za chwilę wyrzucił. I tutaj chciałbym znowu powrócić do kardynała Krajewskiego i historii, którą opowiedział, związaną ze świętym Janem Pawłem II. Kiedy Jan Paweł II był jeszcze metropolitą krakowskim, księża go zapytali, że właśnie no, księże kardynale, przychodzą do nas ludzie bezdomni na parafię, na plebanie, proszą o pomoc, często widzimy, że to są oszuści, że próbują coś wyzyskać i tak dalej. I wtedy Karol Wojtyła powiedział bardzo ważną rzecz, że lepiej być oszukanym, niż zaniechać czynienia dobra. Ja też tak przez jakiś moment miałem, że mówię, komuś pomogłem i widziałem, że to było po prostu zmarnowane. I pojawiła się we mnie może nie taka znieczulica, tylko że no pomagam i widzę, że to nie przynosi rezultatu, że ktoś mnie po prostu oszukał w żywe oczy. No ale właśnie, za chwilę może przyjść człowiek, który naprawdę tej pomocy będzie potrzebował. Ja go znowu mogę tak łatwo osądzić, że jest oszustem. Lepiej zostać oszukanym, aniżeli zaniechać dobra. Tak. Ja myślę, że też trzeba w sposób mądry pomagać. To jest bardzo ważne. Bo no, u nas na plebanie też naprawdę jest bardzo dużo ludzi, którzy przychodzą po pomoc. Tym bardziej, jeżeli raz się pomoże, to już wiemy, że na wieki. Ale ja mam taką zasadę. Jak jest ktoś pijany, to pieniędzy nie daję wtedy na pewno, ale zawsze dam jedzenie. Bo uważam, że jeżeli ktoś przychodzi i mówi, że jest głodny, to ja nie mogę powiedzieć, ale jesteś pijany, to przyjdź jak wytrzeźwiejesz. Dlatego, że on może nie przeżyć tego. Słuchałem ostatnio biskupa Grzegorza Rysia. Jak był tutaj w Kaliszu, miał takie kazanie, właśnie też takie bardzo mocne, dotyczące ludzi potrzebujących, bezdomnych. I on powiedział, cytując brata Alberta, że dawanie ludziom pijanym chleba, on to tak nazwał, nie wiem, czy dobrze to zacytuję, mówi, to jest taka jakby dla nich prezerwatywa. On tak to określił. Dlaczego? Dlatego, że on tak tłumaczył to, że oni nie piją na pusty żołądek. To jest taka prosta rzecz, śmieszna, ale mówi, że w ten sposób mogą przeżyć jeden dzień, tak? Więcej. Że nie umrą z tego powodu, że się napiją i po prostu koniec. Tak samo no, myślę właśnie, że to o to chyba chodzi, że jeżeli ktoś przychodzi do nas i puka do naszych drzwi, uważam, że no, trzeba zawsze pomóc, tylko rozsądnie pomagać też, bo można też znowu, my też tego doświadczamy, tak jak tu powiedziała Agnieszka wcześniej z Łukaszem, my też się uczymy tej pomocy i czasem mamy taką pokusę, żeby zrobić wszystko za nich. Czyli tutaj ta wędka i ryba, tak, o której często mówimy. Żeby robić wszystko za dużo. I w pewnym momencie też tak zauważyliśmy, no nie? Że za dużo, takiego nawet dawania jedzenia, takiego za dużo, to też nie jest dobre. Bo powoli z to wychodziło, bo ktoś może nagle, na to, że sobie nagle leżeć cały tydzień momencie, i czekać, tak, aż my przyjedziemy w sobotę 100 puszek, no i wtedy... Tak. A ważne jest to, żeby też, to co też kiedyś rozmawialiśmy, żeby tych ludzi wyciągać z tego miejsca. To nam powiedziano w Kaliszu. Żeby wyciągać ich z tych miejsc. To znaczy, żeby nawet ten ktoś mógł wyjść po te puszki, nie? Czy wyjść po ten złom, który, bo oni szczególnie z tego żyją, żeby to, albo oglądać kaczki nad stawem, ale przynajmniej, żeby coś mogli zrobić. Więc pomagać uważam tak, to jest zawsze trzeba. Nie można nikogo zostawić bez pomocy, ale zawsze z taką sercem i z rozumem też, nie? Rozsądnie. Tu mamy serce właśnie. Kobieta. Serce, a my tutaj tak razem staramy się, ale to się musi to tak uzupełniać. To musi tak być. Nasz czas antenowy powoli dobiega końca. W najbliższą niedzielę, czyli właśnie w Światowy Dzień Ubogich, będzie ksiądz także głosił konferencję w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego na Szczypiornie.
I temat tej konferencji, jak nie ominąć ludzi ubogich. Oczywiście my też radiowo będziemy chcieli tę konferencję zarejestrować. I wiem, że ksiądz Jarek, proboszcz tej parafii, organizuje teraz też zbiórkę takich no, przedmiotów codziennego użytku. Tak, tak. Zbliża się zima, cały czas walczymy z pandemią. Może ktoś słuchając naszej rozmowy, oglądając nasz program powie, no też chciałbym pomóc. Co możemy zrobić dzisiaj? No właśnie, co jest najbardziej potrzebne? Jakaś ciepła odzież, buty, jeżeli żywność, to jaka? Bo może jakieś pomysły się rodzą, nasze serca stają się może bardziej wrażliwe. Na co zwrócić uwagę? Ja będę uzupełniał, wy możecie mówić. Znaczy co, na pewno tak jak tutaj ksiądz wspomniał, w dobie pandemii to najprostsza rzecz maseczki. Tak. Maseczki i to w ciemnych kolorach, żeby było ciekawiej, bo w kaczuszki to tak nie wszyscy parafia chcą można, nosić. My zbieraliśmy w parafiach, to zebraliśmy ponad 300, tak. ponad 300 maseczek na przykład. No tutaj wiem, że ksiądz też to robił zbiórkę w tym pierwszym wrzucie. I też no, rozeszły się, jak słuchając radia, bardzo szybko, więc maseczki na pewno. Maseczki. No i rzeczy, które, jeżeli chodzi o żywność, to na pewno takie z dłuższym terminem przydatności, typu właśnie jakieś konserwy, słoiki, nie wiem, co by... Bez potrzeby przygotowania na ogniu. Dokładnie. Tak? Dlatego, że czasem można dać komuś coś, co trzeba sobie ugotować, no nie są w stanie. Tak? Albo na przykład zdarzały się takie prezenty typu odświeżacz powietrza, albo jakieś tam właśnie rzeczy toaletowe, które gdzieś tam niekoniecznie były czyli użytkowane. Czyli jedzenie, raczej takie puszki i to raczej takie, które można otworzyć bez używania otwieracza. Tak, bo takie proste rzeczy takie, czasem, takie po prostu podstawowe. No, puszki na pewno. Nie? No i na zimę to na pewno takie rzeczy jak szaliki, czapki, tylko z przewagą rzeczy męskich zauważyliśmy, no bo to jednak większość jest 90% mężczyzn. Jest mężczyzn i wszelkiego rodzaju, no takie proste rzeczy, nie wiem, spodnie, koszulki. Czy też ciepłe skarpety, bo tak. wiemy, że te rzeczy, które my im zanosimy, za chwilę no, muszą być wyrzucone z tego względu, że albo są przemoczone, więc nie ma możliwości wyprania tego, wysuszenia tego, więc zanosimy im kolejne, a tamte, które daliśmy wcześniej, nawet ich sami prosimy, żeby po prostu wyrzucili. Więc skarpety. U nas teraz w parafii też będziemy zbierać środki opatrunkowe. Też tego sporo nam schodzi. Woda utleniona, takie. Tak, bandaże, plastry, takie rzeczy. Potrzeby są na pewno bardzo duże. Koce na pewno koce. Też. Ostatnio ktoś nam powiedział z bezdomnych, to też jest ciekawa taka ciekawa rzecz, że jeżeli coś chcemy dać im, to lepiej koc niż kołdrę na przykład. Dlatego, że kołdra trzyma wilgoć, a koc nie. jednak nie. Też nie wiedzieliśmy takie, o nie tym, wiedzieliśmy też nie o tym, takie proste tym. Rzeczy. Ale też, żeby to też wszędzie jakby jest o tym mowa, ale to też jest coś bardzo ważnego. Jeżeli chcemy dać jakąś rzecz, niech to nie będzie coś, co chcemy wyrzucić. Coś zużytego już zupełnie, tak, że nie będzie coś, tak, co ma... Dokładnie. Ja tu słyszałem jakąś taką zasadę, żeby to była taka rzecz, w której ja sam nie wstydziłbym się chodzić. Dokładnie. Bo to nie są już takie właśnie... Czasem ci ludzie, takie nawet jak Łukasz powiedział, nie, że daliśmy komuś różową maseczkę, jeden pan powiedział, że on nie będzie chodził w różowej, no bo jest mężczyzną i nie będzie chodził. No wydawałoby się, że jest bezdomny, to powinien wszystko wziąć, ale nie. Więc też takie rzeczy, które... Cały czas gdzieś... wracamy do tej godności, do tej kwestii właśnie... Żeby nie dawać tego, co nam zbywa, tylko po prostu tak właśnie ksiądz Łukasz tutaj zauważył, szaliki, rękawiczki, to co sami też byśmy założyli. Dokładnie. I na pewno jest to ciągle, tak jak też ktoś mi ostatnio zwrócił uwagę, no tak chcąc trochę mnie upomnieć, że to jest takie wrzucanie jak do takiej studni bez dna ciągle, bo my też tak zauważamy, że tak jest. Ale to wystarczy pomyśleć tak logicznie, że my możemy sobie w domu coś wysuszyć, możemy coś wyprać, a to osoby nie mogą. My czasem zanosimy kurtkę na przykład i idziemy za tydzień i ta kurtka leży już obok, mokra, gdzieś zniszczona. Ja mówię, nie szkodzi, naprawdę nie szkodzi. Na początku się na to denerwowałem, teraz mówię, nie szkodzi, dlatego że my zaniesiemy nową. Osoby naprawdę tam szanują te rzeczy, tylko nie są w stanie czasem, tak jak my myślimy, nie są w stanie tak o to zadbać. Więc takie rzeczy, no... Ja myślę, że w zimie to tym bardziej trzeba zimowym, bo w okresie letnim to faktycznie no, można powiedzieć, że i nawet udało im się wyprać, czy nawet pewne rzeczy dłużej mają taką możliwość, no niektórzy że tak powiem, użytkowania. Jak ktoś mieszka, niektórzy sobie radzą też, no bo to też nie są osoby, które są bezradne, tak? A niektórzy sobie robią grille jakieś, tak? Żeby ognisko. Tam gotują wodę, ognisko, czy tam sobie piorą niektóre rzeczy. To też tak jest, tak? Więc są różni ludzie, ale no teraz w niektórych to, miejscach teraz nie to ma bardzo jedzenie, na pewno jedzenie to jest coś bardzo ważnego, nie? Jedzenie.
Tak. I teraz znowu może się pojawić kolejne pytanie, bo ktoś słuchając powie, dobrze, przygotuję jedzenie, przygotuję jakieś ubrania. Gdzie można to dostarczyć? Do Was, do parafii Ducha Świętego? Jak ktoś jest w Ostrowie Wielkopolskim, to można do nas to dostarczyć, do parafii Ducha Świętego. My na pewno nie zmarnujemy. Ja w miejscu, gdzie mieszkam, jeszcze mam dużo dosyć, bo obok mnie jest puste takie mieszkanko malutkie po księdzu, który kiedyś tam mieszkał i zmarł, więc tam wszystko upycham. Agnieszka z Łukaszem tak samo mają już mały magazyn. Ale jeżeli ktoś chciałby pomóc, to jak najbardziej. Cały czas jest potrzebna pomoc, ale dobrze jest właśnie, jeżeli ktoś chciałby pomóc, jeżeli chodzi powiedzmy o nas, tak, no to dobrze jest się z nami skontaktować i spytać, co jest potrzebne. Na bieżąco, tak naprawdę. Tak, dzisiaj powiedzmy, że dzisiaj potrzebujemy, powiedzmy, koce potrzebujemy. Aha. No to powiedzmy, z 6 kocy by się przydało, no to wtedy wiemy, że... Albo na przykład, nie wiem, no ta potrzebna jest pralka, tak? Bo ta pani, która tam ta naprawdę, naprawdę uboga bardzo mieszka w tym mieszkanku, no teraz już ma. Ale przykładowo, więc jeżeli ktoś ma, no to lepiej się na przykład spytać, jeżeli ktoś jest coś na chodzie, że można zawsze komuś to oddać niż wyrzucić. Czyli widzimy, że te potrzeby są bardzo, bardzo wielkie, ludzi ubogich nie brakuje. I tak jak powiedzieliśmy na początku, no ci, którzy chyba najbardziej potrzebują naszej pomocy, oni są gdzieś ukryci, oni nie wyjdą i o tą pomoc nie poproszą. Może jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że widzimy te wyciągnięte ręce i dzisiaj trzeba zapytać, czy ja mam także tą wyciągniętą dłoń w kierunku osób potrzebujących. Myślę, że ten dzień, który przeżywamy, Światowy Dzień Ubogich, właśnie pod tym hasłem wyciągnij rękę do ubogiego, może być dla nas takim dobrym rachunkiem sumienia. Może nie każdy zdobędzie się na taką odwagę, że pójdzie tak jak wy czynnie pomagać właśnie do tych pustostanów i tak dalej, ale zobaczmy, że ten wachlarz niesienia pomocy jest tak naprawdę bardzo szeroki. Liczą się tylko dobre chęci, pragnienie, ta chęć niesienia pomocy. Bardzo Wam dziękuję za to, że mogliśmy się spotkać tutaj w Kaliszu. Mamy nadzieję, że ten program zaowocuje, że uwrażliwi też serca naszych słuchaczy, widzów naszej telewizji na to, żeby pomagać osobom ubogim, osobom potrzebującym, nie tylko jednorazowo, bo tak byłoby najłatwiej dać komuś 10 zł, 50, 100 i powiedzieć, mam problem z głowy. No właśnie, być z tymi ludźmi, to jest tak, tak ważne. Ksiądz Łukasz, na zakończenie jakaś puenta? Ja bym chciał powiedzieć jeszcze jedną rzecz tylko, bo tak mi się teraz skojarzyło też z tym, co powiedział Łukasz. Naprawdę ten czas pandemii teraz dla tych bezdomnych jest bardzo trudny. Bardzo i to jeszcze trudniejsze niż dla nas, dlatego że dla nas zamknięcie kojarzy się no też z czymś trudnym, ale jestem w domu, mam telewizor, mam ciepło i dostaję wypłatę, tak? Jeżeli na przykład pracuję zdalnie. A dla tych ludzi to jest zamknięte złomowisko, zamknięte sklepy, maseczki na twarzach, brak puszek. Prosta rzecz, nie? Jak nie ma ludzi, młodzieży, która nie wychodzi z domów, to nie ma puszek po napojach. Tak? To są rzeczy, które tak naprawdę dla nas, powiedzmy, takie zwyczajne, dla nich to jest coś strasznie trudnego, więc może tym bardziej w tym czasie pandemii, może tak jak tutaj ksiądz wspomniał wcześniej, trzeba wyjść z tej sfery takiego komfortu i tak jak mówię, nie szukać może aż tak daleko tych bezdomnych czy potrzebujących, tylko tak jak często też się teraz mówi, obok siebie zobaczyć. Może koło mojego bloku, albo może w moim bloku, czy w mojej kamienicy jest ktoś, kto naprawdę cierpi biedę, kto potrzebuje tej pomocy, więc no, miejmy wrażliwe serca bardzo. Ja często nie mam tego serca wrażliwego, ale uczę się cały czas, ale miejmy te serca bardzo wrażliwe. Dziękujemy jeszcze raz za spotkanie. Przypomnę Państwu, że naszymi gośćmi byli ksiądz Łukasz Skoracki, wikariusz parafii pod wezwaniem Ducha Świętego w Ostrowie Wielkopolskim, a także pani Agnieszka i Łukasz Grzesiakowi. Jeszcze raz dziękuję i myślę, że do zobaczenia za rok, a może wcześniej. Do zobaczenia. Szczęść Boże. Szczęść Boże.